Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon Go na moim kanale. Tak, to prawda, film, tak naprawdę tytuł filmu jest jak najbardziej prawdziwy. Dostałem bana na swoje konto, aczkolwiek nie na to konto czciwe, tak? Ponieważ no tam nie mam opcji, żebym dostał bana, ponieważ nie mam w żaden sposób regulaminu gry, w takiej, który skutkuje, nie wiem, jakąś trwałą blokadą konta, czy jakąkolwiek blokadą konta. Dostałem jednak bana na koncie, którego czasami używałem tam na streamach, kiedy na przykład, nie wiem, nie było co robić, na przykład robiłem jakieś rajdy sobie na fake GPS-ie wtedy na tym koncie, czy na przykład jakieś ewolucje. Tam też były robione czasami ewolucje na materiałach po prostu, czyli na przykład Rare Candy wrzucałem w jakiegoś Pokemona z tego konta, żeby zrobić ewolucję, żeby wam pokazać, jak to by wyglądało, i to robię przeważnie właśnie na live'ach, później z tego shoty. Także to konto straciłem i opowiem wam dzisiaj, jak to dokładnie wyglądało, skąd to konto zdobniałem w ogóle i tak dalej, dlaczego zostało zbanowane. I porozmawiamy sobie troszeczkę o tych właśnie nowych jakby banach, które tak jakby wjechały, no nie wiem, od 2-3 tygodni, może miesiąca. Niantic zaczął tak naprawdę nie banować, tylko usuwać konta w grze. Ponownie, bo już jakiś czas temu miało to miejsce. Ale też oczywiście uspokajam, że osoby, którym łapałem Pokémony, czy też łapię wciąż Pokémony na moich transmisjach live, nie muszą mieć żadnych obaw, że ich konto zostanie w jakiś sposób zablokowane, czy jakakolwiek jakiegoś ban na ich konto będzie nałożony, ponieważ ten ban wynika zupełnie z czegoś innego i macie, po prostu nie ma żadnych szans, że jeśli podczas live'a właśnie będę łapał ci Pokémon, czy też robił jakiś raid, czy dostaniesz jakiegokolwiek bana. Na to nie ma żadnej szansy i nikt jeszcze nigdy nie miał żadnej kary nałożonej na swoje konto, a już od jakiegoś czasu Pokémony widzą łapie, także o to się nie martwcie. Tak chciałem to dopowiedzieć, że po prostu osoby właśnie, które może nie do końca ogarniają, jak to wszystko działa, żeby się za bardzo nie denerwowały, ponieważ nie, spokojnie, was ta sprawa zupełnie nie dotyczy, to jest coś zupełnie innego. Jednak zanim zaczniemy, nazwę jednego z moich Pokémonów nikiem kogoś z komentarzy. A dzisiaj wybrałem komentarz Floyda Official. Przypominam, żebym wybrał twój komentarz, musisz subskrybować kanał oraz stawić łapkę w górę pod filmem ostatnim. Więc zostaw teraz łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj mu kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. No i daj znać w komentarzu, jakiego Pokémona, jakim nikiem chcesz, żebym nazwał. I komentarz Floyda, nazwiesz Moltresa moim nickiem. Także już wybieram swojego Moltresa, najsilniejszego w tym momencie dostępnego. Dobra, i Moltresa nazywamy Floyd Official. Chyba starczy znak, zaraz zobaczymy. Floyd Official. Nie starczyło. To wiesz, jak zrobimy, kolego? Zrobimy tak. Dobra. Pamiętajcie o tym, żeby te wasze po prostu znaki się zgadzały, bo to maksymalnie jest 13, po prostu przez jedno w F i bez spacji. Mam nadzieję, że ok. Jak chcesz dodać znać w komentarzu, najwyżej, nie wiem, zmienię na Floyd po prostu, albo jakiś inny nick. Dobra. W każdym razie przypominam, jeśli ktoś z was chce, jakiegoś Pokemona nazwał waszym nickiem w kolejnym filmie, no to łapeczka w górę, subskrypcja, dajcie znać w komentarzu, jaki Pokemon, jakim nickiem, czy przez was wybranym, czy waszym. I pamiętajcie, żeby ten nick, no, był niezbyt złożony, niezbyt długi. Maksymalnie zdaje się 13 znaków chyba jest możliwy. No i to by było właściwie na tyle. Zapraszam was teraz już na materiał, gdzie opowiem więcej o tej całej sytuacji i tak dalej. A więc tak, jak zapewne wiecie, Niantic jakiś czas temu, właściwie kiedy się zaczęły pierwsze bany jakiekolwiek w Pokémon Go, były one od razu jakby usunięciem wszystkich osób, które jakby swoje konta założyły i grały regularnie na innych platformach niż to smartfony czy tablety, czyli na przykład na laptopach czy PC-tach stacjonarnych, po prostu z wykorzystaniem emulatorów typu tam, nie wiem, Nox, BlueStack i tak dalej. Po prostu zostało to w jakiś sposób tam rozpoznane, pewnie po jakichś tam źródłach i tak dalej, po tym jakie ślady ta aplikacja zostawiała na serwerze gry, w logach i tak dalej. I po prostu takie konta zostały usuwane, czyli po prostu w momencie, kiedy się próbowaliśmy zalogować na jakiekolwiek konto, dostawaliśmy informację, że jakby konto nie może zostać załadowane przez serwer, od strony serwera, ponieważ nie było jakby bana na to konto, tylko po prostu konto było całe usuwane. Więc tak naprawdę raczej nie ma nawet opcji, żeby takie konto zostało przywrócone kiedykolwiek. I to zaraz wam pokażę, jak to wygląda w tym momencie. Jeśli na przykład chciałbym się na swoje konto zalogować, no to oczywiście to konto, na którym dostałem tego bana, czyli to live'owe. I zaraz wam też jeszcze opowiem dokładnie, skąd, jak to konto mam, w jaki sposób je otrzymałem.
i tak dalej, bo oczywiście to konto dostałem po prostu od widza i tak naprawdę no ja niewiele miałem wspólnego jakby z rozwojem tego konta na samym początku, tak? Czyli przez te pierwsze, nie wiem, 20 parę leveli. Później po prostu postanowiłem, że to jedno konto po prostu... bo zwykle konta wtedy przyjmowałem do rozdawania widzom, tak? Wciąż jeszcze mam tych kont sporo na giveaway i tak dalej. Po prostu widzowie, którzy już, nie wiem, przestawali grać w Pokémon Go, dawali mi swoje konta i wtedy ja te konta mogłem rozdawać widzom, a jeden widz napisał właśnie, że to konto mógłbym wykorzystywać na live'ach i tak dalej, żeby na tym, nie wiem, jakieś rajdy robić, no i tak też po prostu zrobiłem. Dobra, także już tutaj wpisałem dane logowania, jak widzicie login jest taki dosyć podejrzany, także też zaraz wam szczerze opowiem, co na ten login może wskazywać konta. No jeśli klikniemy zaloguj się, chwilkę poczekamy. Zaraz powinno już przejść do jakby logowania na serwery gry. Szczególnie na tych kontach PTC czasami to trwa dużo, dużo dłużej. Dobra, jesteśmy. I jak widzicie, po chwili wyskakuje takie właśnie okieneczko failed to get game data from the server. Czyli po prostu nie można odebrać jakby informacji od serwera na temat właśnie tego konta, czyli jakby informacji odnośnie tego samego konta, tego zapisanego stanu gry. Także po prostu, jeśli macie takiej, nie wiem, taką informację, kiedykolwiek zobaczycie na swoim koncie logując się, to najpierw spróbujcie zalogować jeszcze na jakieś inne konto, jeśli macie, lub nie wiem, na przykład przeinstalujcie grę. Czasami takie błędy też nie zawsze pojawiają się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy na przykład konto jest usunięte, tak jak jest w tym przypadku, czyli jest zbanowane. Tylko po prostu też chyba raz miałem taką sytuację, się przetarzyłem właśnie, czym kurczę, coś tam się nie stało. Ale po prostu jakiś chyba był błąd aplikacji, po prostu przeinstalowałem grę i wszystko było z powrotem w porządku. Ale tutaj już jak widzimy, to konto zostało jakby zbanowane i mogę nacisnąć retry, żebyście jeszcze raz próbować zalogować. Ale jak widzicie, to nic nie da. Ten komunikat będzie cały czas się pojawiał i tak naprawdę teraz muszę chyba usunąć dane tymczasowe aplikacji, żeby móc się zalogować na inne konto, bo tak naprawdę teraz jeśli włączę aplikację, to za każdym razem kolejny będzie się ona automatycznie chciała logować na to konto, na które zalogować się po prostu nie da, ponieważ konto jest zbanowane permanentnie, czyli całkowicie usunięte od strony serwera. I teraz tak, to konto miało chyba poziom, zdaje się, jakiś 34. Dostałem je na poziomie około 27-26, pamiętam. I to konto otrzymałem od jednego z widzów jeszcze, zdaje się, w 2016 roku. Przypominam, moje streamy zacząłem około września 2016 roku, więc byłem chyba tak naprawdę na polskim YouTubie pierwszym streamerem Pokémon Go. W Polsce oczywiście, na polskim YouTubie. Na zagranicznie na pewno jacyś tam wcześniej też byli. No i to pewnie jakoś tak było około grudnia, około listopada mogłem to konto otrzymać. No i tak naprawdę na tym koncie robiłem wszystko. Tam były na tym koncie też pokazywane przekreślone Pokémony, zbanowane, kiedy to tam kiedyś raz tam chyba wprowadzili to, ale to później te kolejne Pokémony już nie były przekreślane. Nie było żadnej jakby kontroli nad tym wszystkim. I tak naprawdę jedyny powód, dlaczego to konto zostało zbanowane, nie jest dlatego, że na tym koncie jakby cheatowałem na live, robiąc różne testy. Tak naprawdę na tym koncie też robiłem różne testy, sprawdzając jak dokładnie działa anti-cheat w Pokémon Go. Jakieś tam teleportacje takie zupełnie nienaturalne, które mogłyby spowodować banicję konta, ponieważ tego konta w ogóle nie jest mi tak naprawdę jakoś szkoda za bardzo. Znaczy, może minimalnie, ponieważ to konto można było jeszcze do jakichś innych później testów wykorzystać, ale nie jest mi go kompletnie szkoda i byłem tylko, jak wam pewnie mówiłem na live'ach wielokrotnie, byłem tylko ciekaw, kiedy to konto w końcu zostanie zbanowane. I teraz zostało zbanowane dlatego, że Niantic zaczął banować konta robione na botach, czyli po prostu konta, które zostały, no wiadomo, przez programy, bo co one, bo na takie programy zwykle trzeba się zalogować, potem można, nie wiem, jakoś tam te logi z serwera wykrywają, że przez jakąś aplikację to przychodziło te dane logowania, w jakiś sposób nienaturalnie się zachowywało konto, ciężko mi to określić, ale wydaje mi się, ale ostatnio też na czacie dużo osób pisało, że konta, które po prostu kupili, wszystkie zostały permanentnie zbanowane, usunięte. Także tak jak wam mówiłem już dużo razy wcześniej, nie używajcie botów na swoich kontach, nie kupujcie kont. I to konto prawdopodobnie zostało kupione ze względu na ten nick, taki DONGSWVMU. Bardzo charakterystyczne i kiedyś chyba łapałem komuś, kto miał bardzo podobny login. Więc to pewnie było kupowane u tej samej osoby, która ta sama osoba pewnie jakby ustawiła jakiś tam algorytm, który zmieniał tylko ten nick minimalnie. Jakąś tam jedną literkę pewnie przesuwał.
w górę czy w dół każde kolejne tworzone konto i bocone. Bo to wiadomo, po prostu w celach zysku to było pewnie robione w ilościach hurtowych i po prostu później sprzedawane na Allegro, nie wiem, za tam 20 czy 30 ileś tam złotych. Później to było coraz te konta tańsze, wciąż jeszcze takie konta można kupować, więc nie polecam kupować kont na Allegro, na takich innych serwisach, nie polecam kupować kont od kogokolwiek, ponieważ osoba, która sprzedaje konto z reguły, jest to właśnie osoba, która takie konto zrobiła na szybko, na botach. Jeśli jest to osoba, która uczciwie grała i tak dalej, chce na przykład sprzedać konto, to raczej nie wydaje mi się, by to zrobiła, ponieważ jest mała szansa, żeby zwrócić wszystkie wydane jakby pokecoinsy na przykład, jeśli ktoś grał uczciwie i na przykład, nie wiem, ambitnie wykonywał rajdy, kupował ride pass, to jest ciężko nawet uzyskać zwrot tych pieniędzy, więc wydaje mi się, że z czystego sentymentu czy nadziei na to, że gra może w jakiś sposób jakimś fajnym update'em, jakimś nowym pomysłem od strony Niantic powróci na salony, można tak powiedzieć, no jeszcze by to pewnie konto chciało zachować dla siebie. Na przykład swojego konta bym nigdy nie sprzedał, nawet jeśli bym nawet, nie wiem, zamknął kanał, czy miał ten kanał usunięty, czy cokolwiek, i tak bym konta nie usunął, i tak nawet jeśli gra by mnie kompletnie znudziła, to raczej bym sobie je trzymał. Grał tam pewnie sporadycznie i czekał na jakiś większy update, większą aktualizację, która wprowadziłaby no, jakieś znaczące zmiany w grze, które no sprawiłyby, że znowu chęć no jakby grania w Pokémon GO no, wróciłaby nie tylko do mnie, ale pewnie też do innych, do większości innych byłych graczy. Także tak jak mówiłem, konto po prostu służyło głównie do wykonywania rajdów, tak w praktyce oczywiście ostatnio. Jeśli na przykład ktoś, nie wiem, mało było osób chętnych do łapania Pokémonów, to po prostu używałem tego swojego konta, żeby wykonywać rajdy, żeby coś się na live'ach działo. Oczywiście nie walczyłem w gymach na tym koncie, nie wkładałem Pokémonów do gymów, nic takich rzeczy nie robiłem, żeby po prostu nie ingerować, nie psuć w żaden sposób nikomu gry na tym koncie. Po prostu chciałem w jakiś sposób być na tym koncie fair, tak? Czyli po prostu używać go tylko takich testów, które by nie w żaden sposób nie ingerowały w grę innych graczy. Czyli tak naprawdę oczywiście tam możecie, tam nie wiem, jakieś tam osoby, które mnie na przykład nie lubią czy coś, pewnie ten na przykład film zobaczył, zaciekawił, być może pomyśleli, ha, pewnie Wojtka prawdziwe konto zbanowali, czyli pewnie tam grał nieuczciwie czy coś. Nie, na swoim koncie oczywiście gram uczciwie, większość Pokémonów jest opana w Warszawie lub w Łowiczu, wykluwany z jajek i tak dalej. Nie liczę tylko Pokémony, mam chyba z innych miejscowości, jakieś tam, gdzie na przykład po drodze łapałem, z jakichś tam, nie wiem, przesiadek, czy po prostu, że gdzieś po prostu byłem i akurat odpaliłem aplikację Pokémonów na chwilę, złapałem jakiegoś fajnego Pokémona, który akurat nie został transferowany, tylko na przykład zachowałem go na koncie. Ale absolutnie gram, no można powiedzieć w 100% tak uczciwie, bo na przykład nie korzystałem też jakoś nigdy z tych IV Go, IV Stats, tak, nawet z Calci IV, który teoretycznie jest bezpieczną aplikacją do sprawdzania IV i bardzo ułatwia grę, to nie korzystam z niej, po prostu jeśli jakiegoś Pokemona mam z fajnym IV, który tam pokazuje, że to jest to IV powyżej 80, jakieś fajne statystyki, nie wiem, 15 HP i defa na przykład, to wtedy sobie po prostu wpisuję HP, CP Pokemona w internecie, na stronie tam chyba to jest na tych różnych takich właśnie, zresztą wpisujcie sobie po prostu Pokémon Go Calculator IV i tam macie do wpisania na przykład CP Pokémona, HP, czy ile dasta na Power Up, jak tam o statystykach mówi po prostu E-Price opcja i tym sposobem możecie niemal dokładnie sprawdzić statystyki waszego Pokémona, także oczywiście jest opcja z tym Calci IV, ale jest też taka opcja taka dłuższa, ale na pewno bezpieczniejsza, bo nie ma żadnej opcji, że takie konto wtedy byłoby zbanowane. Po prostu jest to bez jakiegokolwiek wykorzystania danych, po prostu przepisujecie sobie dane z waszej aplikacji do po prostu strony, która w żaden sposób nie pobiera danych waszego konta i tak dalej. Także co, jaki wniosek z tego? Taki, że tak jak już wam mówiłem wiele razy na live'ach, nie kupować nigdy kont. Sam miałem wiele propozycji swojego czasu, ogrom, kiedy na przykład miałem jeszcze dużo widzów na swoich live'ach, miałem ogrom propozycji jakichś tam partnerskich z różnymi stronami, które się na przykład zajmują jakimś boostingiem kont Pokémon, Pokémon Go jakimś tam sprzedawaniem kont wyboconych, które po prostu te serwisy jakby ustawiają różne tam boty na te Pokémon Go konta i no po prostu w masowy sposób tworzą, łapią Pokémony, tworzą oczywiście konta, łapią Pokémony, sprzedają te konta, sprzedają złapane Pokémony, oferują łapanie Pokémonów. Oczywiście to wszystko jest robione na botach, więc naprawdę nie polecam takich serwisów. To też nie jest o tym film, ale po prostu takie to środowisko jakby tych
bocony kątek otworzenia tego wszystkiego i wciąż nawet istnieje, tylko że jest to już naprawdę sprowadzane do no, niemal minimum. Oczywiście wciąż są te platformy, gdzie można kupić sobie, nie wiem, na przykład złapanie Unowna za $10, czy jakiegoś shiny Pokemona za $20, wtedy po prostu boty są ustawione na przykład na łapanie Magikarpi i na przykład łapią w nocy, nie wiem, powiedzmy 500-1000 Magikarpi i jest wtedy duża szansa, że któryś z nich będzie shiny na przykład i wtedy po prostu taki Pokémon u Was na koncie zostanie, reszta zostanie pewnie stransferowanych i w ten sposób jakby, nie wiem, pewnie zostaniecie rozliczeni z tego i tak dalej, a później już to się zostanie z Waszym kontem, no to odpowiedzialność bierzecie tylko i wyłącznie za to Wy. Ta strona, te portale nie biorą żadnej odpowiedzialności za to, co się stanie z Waszymi kontami, tak samo jak teraz widzicie z kontami osób, które właśnie kupowały, bo pewnie część z Was też może kupiło konto przez takie właśnie automaty, które te konta na tych botach tworzyły. No i teraz możecie naprawdę, jeśli jeszcze nie macie bana, no to jest bardzo możliwe, że Wasze konto właśnie zostanie w ten sposób zbanowane lub usunięte. Nie ma to żadnego związku z żadnymi zgłoszeniami, jest to po prostu wszystko jakby robione automatycznie w ten sam sposób, kiedy po prostu wszystkie konta z tych aplikacji robionych i tak naprawdę granych na tych aplikacjach, tak jak mówiłem, które symulowały Androida na PC-cie, czyli tam Nox i BlueStacks, z tego co wiem, takie są dwie, ale innych nie znam, to właśnie też wszystkie naraz po prostu konta poleciały, niemal chyba w jeden tydzień, wszystkie, nieważne jakie levele, nieważne gdzie były grane i tak dalej, wszystkie po prostu poleciały te konta i to było już jakiś spory czas temu, to było chyba początek 2017 roku lub nawet końcówka. Także co, dziękuję Wam za wytrwanie do końca, mam nadzieję, że ten materiał w jakiś sposób był dla Was ciekawy, pomocny, czy też dzięki niemu dowiedzieliście się czegoś nowego o właśnie tej stronie takiej, nie wiem, zabezpieczeń, jeśli chodzi o Pokémon Go, o to jak to wszystko funkcjonuje. No i co, jak macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam w sekcję komentarzy, łapeczka w górę, subskrypcja, jeśli chcecie, żebym jakiegoś Pokémona nazwał Waszym nickiem. No i zapraszam już Was na transmisję na żywo dzisiaj, która pewnie odbędzie koło godziny 19:20. Może tam wygrać m.in. karty Pokémon czy Pokécoins, różne takie rzeczy, także polecam subskrybować kanał z dzwoneczkiem, wtedy otrzymacie, mam nadzieję, powiadomienie. Jeśli na przykład nie dostajesz powiadomień na moim kanale, co na tym narzeka sporo osób, to po prostu zabierz subskrypcję z dzwoneczkiem i daj mi ją jeszcze raz. Wtedy jest szansa, że jakby YouTube Cię odświeży w tej bazie jakby tam danych czy czegokolwiek i po prostu zaczniesz znowu otrzymywać powiadomienia z mojego kanału. Także już. W tym momencie kończę. Dziękuję raz jeszcze za wytrwanie, za obejrzenie całego materiału i do następnego razu. Mam nadzieję, że do live'a. Na razie. Cześć.